Poranek Radia Tok FM. 7.44 prawie. Łukasz Gras przed mikrofonem. Witam ponownie w poranku Radia Tok FM. Czas na kolejnego gościa. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witam. Dzień dobry. Dyplomatyczna wojna między Białorusią a Polską. Jak określić to, co się dzieje od kilku dni? Przede wszystkim nie trzeba tego widzieć w relacjach bilateralnych. To nie jest kwestia polsko-białoruska, to jest kwestia unijno-białoruska. Na tej płaszczyźnie rozgrywają się te relacje. Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko nasz ambasador został poproszony o wyjechanie z Białorusi, ale także szefowa przedstawicielstwa unijnego w Mińsku. I jest to reakcja na działania unijne, nie polskie, tylko unijne. Także mamy do czynienia z unijno-białoruskimi stosunkami, które rzeczywiście nie układają się najlepiej, ale wojna to nie jest. A co to jest? Jest to konsekwencja działań unijnych prowadzonych już od dłuższego czasu, które mówią, chcemy, żeby na Białorusi panowała demokracja, były szanowane prawa człowieka, prawa obywatela. Jeżeli białoruskie władze idą w tym kierunku, to Unia jest gotowa zaoferować współpracę, pieniądze, rozwój wzajemnych relacji politycznych, ekonomicznych, ale jeżeli sprawy idą w złym kierunku, to Unia wprowadza sankcje. Przy czym te sankcje, one nie są skierowane przeciwko społeczeństwu. To są sankcje skierowane punktowo przeciwko reżimowi, tak żeby zwykły obywatel białoruski nie ucierpiał, ale ci, którzy wspierają reżim, sponsorzy tego reżimu, skarbnicy tego reżimu, nie mogli jeździć do Unii i nie mogli swobodnie prowadzić biznesu w Unii Europejskiej. Czyli kto jest na tej liście objętej sankcjami dokładnie? To nie są tylko urzędnicy i politycy, są biznesmeni? Na razie przede wszystkim to są urzędnicy, politycy, ale znowu ci odpowiedzialni za największe takie przestępstwa reżimu. Natomiast intencją Unii jest, aby te sankcje zostały rozszerzone także na podmioty ekonomiczne. To jest intencja, nad tym będą trwały prace przez najbliższy miesiąc i na kolejnej Radzie do Spraw Zagranicznych będą podjęte decyzje. I to, co widzimy, tę reakcję taką ostrą ze strony białoruskiej, to jest właśnie obawa przed tym. Bo póki to były uderzenia w urzędników, nie możecie jeździć do Unii, to Białoruś to się nie podobało, ale jeszcze było przyjmowane z jakąś cierpliwością. Natomiast kiedy okazało się, że skarbnicy, ci, którzy zapewniają pieniądze dla reżimu, ich biznes może zostać być zagrożony, tutaj okazało się to bolesne. A to tak enigmatycznie brzmi, a może pani minister powiedzieć więcej, to znaczy skarbnicy. Co się skryje za tym słowem skarbnicy? Kto to są podmioty, osoby fizyczne, jakieś firmy? To są firmy, tak. To są oczywiście i osoby fizyczne, bo ktoś jest właścicielem tych firm i te firmy prowadzi, ale to też są firmy. To też są firmy. Jakie firmy? Ja bym tutaj listy tych firm nie wymieniała, dlatego że ta lista powstaje obecnie w Unii Europejskiej, jest przedmiotem dyskusji. To musi być jednak bardzo uważnie prześledzone, także pod kątem, jakie będą konsekwencje mogłyby być konsekwencje dla społeczeństwa białoruskiego. Ale w momencie, kiedy takie sankcje zostaną wprowadzone, to będzie wiedza powszechna. I te sankcje będą polegały na tym, że taki skarbnik, jak pani to nazwała, nie będzie mógł wjeżdżać do państw Unii Europejskiej. To na pewno. I prowadzić swojego biznesu. Też. Czyli firma padnie, na przykład. Będzie miała kłopoty. No te firmy nie prowadzą wyłącznie biznesu z Unią Europejską, ale będzie miała ewidentnie kłopoty na linii unijnej, a Unia jest bardzo ważnym partnerem ekonomicznym Białorusi. Panie minister, wczoraj do Polski wrócił pan ambasador Leszek Szerepka, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych. Pani była przy tej rozmowie. Przyjechał wczoraj prosto z drogi, przyjechał do ministerstwa i spotkał się o 7 wieczorem z ministrem i ja byłam przy tej rozmowie. I co to była za rozmowa? Jakie tematy poruszane? To była rozmowa dotycząca sytuacji na Białorusi, oceny stosunków unijno-białoruskich, możliwości dalszych działań i kierunków tych działań. Taka rzeczowa, konkretna rozmowa na temat tego, co się stało. A kiedy się państwo dowiedzieli, że ambasador jest poproszony o wyjazd? W jakich okolicznościach?
Ambasador został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Białorusi i poinformowany, że jest sugestia, aby udał się na konsultacje. Strona białoruska nie może zmusić ambasadora, żeby udał się na konsultacje, ale może to zasugerować. I na życzenie naszego ministra rzeczywiście ambasador przybył na konsultacje, tak jak wszyscy unijni ambasadorzy na życzenie ich ministrów udali się w Solidarności, pokazując, że to jest unijna polityka, także na konsultacje do krajów unijnych. Ale jednocześnie Mińsk zabrał swojego ambasadora, wytrącając chyba trochę nam dyplomatyczny oręż z ręki, prawda? Bo też moglibyśmy zrobić dokładnie ten sam krok. A tutaj Białoruś zadziałała dwutorowo. Zrobili to wobec własnego ambasadora i także swojego przedstawiciela przy Unii Europejskiej, ale to jest taka normalna, symetryczna praktyka. Jak wygląda teraz funkcjonowanie placówki w Mińsku? Ja rozumiem, że polscy obywatele mieszkający na Białorusi albo jeżdżący na Białoruś są opięci opieką, bezpieczni. Placówka funkcjonuje jak najlepiej. Jest zastępca ambasadora, który jest na miejscu. Są konsulaty, które funkcjonują pełną parą. Ja tutaj przy okazji chciałabym powiedzieć, że te stosunki białorusko-unijne i białorusko-polskie ostatnio są kojarzone głównie z sankcjami, tymi trudnymi sprawami, ale one mają jeszcze zupełnie inny wymiar. I to jest wymiar międzyludzki. I tutaj mamy ewidentny sukces w ostatnim roku. Dzięki wielkiemu wysiłkowi konsulatów polskich i takiej polskiej polityce elastyczności wizowej, ilość wiz wydawanych dla Białorusinów w ciągu ostatniego roku wzrosła około o 1/3. To jest ponad 300 tysięcy wiz rocznie. To jest naprawdę bardzo dużo. Także tu jest bardzo taki ważny, pozytywny wymiar polskiej polityki międzyludzkiej, między społeczeństwami. I to przy okazji tego 20-lecia stosunków polsko-białoruskich warto odnotować. No właśnie, bo to jutro jest rocznica. Tak jest. No trochę w cieniu tego skandalu, ale czy to jest, bo pani powiedziała, że to jest takie napięcie, powiedzmy, dyplomatyczne między Białorusią, Polską i Unią Europejską w ogóle, ale czy Rosją nie? Ja mam przed sobą fragment oświadczenia prezydentów Rosji i Białorusi z ostatniego piątku, kiedy Aleksandr Łukaszenka i Miedwiediew określili ewentualne sankcje gospodarcze Zachodu wobec Mińska jako niedopuszczalne. No, Rosja udzieliła jednoznacznego poparcia Białorusi. Czy to nie trzeba Rosji włączyć jednak w tę linię konfliktu? Ja bym oddzielała unijną politykę wobec Białorusi i unijną politykę wobec Rosji. To są jednak dwa niezależne kraje i tak są przez Unię i przez Polskę traktowane. W niektórych wymiarach stosunki białorusko-rosyjskie są bliskie, ale też trzeba pamiętać, że tam jest ogromny konflikt naprawdę i nie jest tak, że stosunki białorusko-rosyjskie są wyśmienite. Jest bardzo duże napięcie ekonomiczne, jest bardzo duża presja rosyjska na Białoruś, która się spotyka z odporem, niezadowoleniem i ogromną nieufnością ze strony Łukaszenki. Czasem jest wrażenie, że ta nieufność wobec Rosji jest nawet większa niż w niektórych sferach, niż wobec Unii Europejskiej. Natomiast w tej punktowej kwestii zostało udzielone poparcie, ale to poparcie jest w tej unijno-białoruskim wymiarze, powiedziałabym, ma bardzo ograniczone znaczenie. I co dalej? Co teraz? Są odwołany, znaczy nie odwołany, no, ambasador wezwany na konsultacje, jest z jednej, z drugiej strony, stosunki zawieszone, dyplomatyczne, powiedzmy, napięcie dyplomatyczne, taka sytuacja była w 2005, w 2010, no wieczność nie będzie trwało to bardzo długo. Ja rozumiem, że jakieś rozmowy są teraz prowadzone. Czy jesteśmy w zawieszeniu? Na co czekamy teraz? Przede wszystkim stosunki nie są zawieszone. Są normalne ambasady, zresztą po obu stronach, które funkcjonują. Po prostu ambasadorzy zostali odwołani na konsultacje. Tu jest bardzo ważne, że to wszyscy unijni ambasadorzy zostali odwołani na konsultacje i w sposób skoordynowany, również po wewnątrzunijnych ustaleniach, ci ambasadorzy powinni wracać na Białoruś. Oczywiście, tak jak zawsze w dyplomacji, to zależy
zależy od, nie tylko od jednej strony, ale także od drugiej strony, jak będzie teraz dalej postępowała strona białoruska, ale intencją unijną nie jest pogłębianie akurat tego konfliktu wokół ambasadorów. Jest dobre dla obu stron, jeżeli są placówki, które funkcjonują, jeżeli ambasadorowie wracają. Unia tutaj nie zamierza tego konfliktu eskalować, natomiast zamierza skutecznie, systematycznie w ramach sankcji punktować osoby odpowiedzialne za przestępstwa reżimu, przestępstwa w wymiarze praw człowieka i swobód obywatelskich. A kiedy te sankcje mogłyby zniknąć? Warunek tu jest bardzo prosty. Przede wszystkim powinni zostać zwolnieni więźniowie polityczni. To jest 12 osób jest w tym momencie na tej liście, więc to nie jest jakaś niezwykle długa, wygórowana lista nazwisk. Następnie oczywiście ważną sprawą jest rehabilitacja więźniów politycznych, jest kwestia wyborów na Białorusi, ale takim wstępnym warunkiem, żebyśmy mogli siąść i rozmawiać, bo ta wola dialogu jest. Ona jest w Polsce, ona jest w Unii Europejskiej, Uniach i Polska chcą mieć naprawdę... Ale czy jest na Białorusi? Ale czy jest na Białorusi? Tak jak mówię, no w dyplomacji jednak trzeba zawsze mieć partnera po drugiej stronie. Wola do rozmowy po jednej stronie nie wystarczy. No jeżeli białoruski reżim chce gnębić swoich obywateli, jeżeli chce ich trzymać w więzieniach, w tym kandydatów w wyborach prezydenckich, to niestety no, na takie rozwiązania może być tylko jedna reakcja. Sankcja. Jeżeli w takim razie Białoruś nie, Łukaszenka nie posłucha i nie wykona tego kroku otwartości, nie zwolni więźniów, nie zacznie się ich rehabilitacja, to co dalej? Państwo białoruskie to nie jest tylko rząd. Państwo białoruskie to są ludzie. Wobec społeczeństwa prowadzona jest coraz aktywniejsza polityka ze strony unijnej i polskiej w bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze, polityka informacyjna. Dostarczajmy Białorusinom obiektywnej informacji, której są przez własny rząd pozbawieni, żeby wiedzieli, co się dzieje w ich kraju, żeby wiedzieli, jakie może być życie, jaka może być przyszłość dla ich kraju. Współpracujmy ze społeczeństwem obywatelskim, tak żeby ono mogło się samo od środka aktywizować, uczyć się, wyrażać swoje własne interesy i o te interesy zabiegać. Na takie działania idzie coraz więcej funduszy aktywności i takiej gotowości unijnej do wsparcia. I wreszcie pozwólmy Białorusinom w jak najprostszy, łatwiejszy sposób jeździć do Unii Europejskiej. Czyli jednym słowem, pani minister, pomóc zrobić Białorusinom pokojową rewolucję i przejście do władzy demokratycznej. Tutaj nikt nie pomaga nikomu robić rewolucji. Znaczy społeczeństwa same decydują, na ile są gotowe, czego chcą i jaka jest wewnątrz społeczeństwa dynamika. To jest kwestia zasypywania, nie tworzenia barier dla społeczeństwa białoruskiego. Tak, żeby te bariery, które i tak ich rząd tworzy między nimi a Unią, były w maksymalny sposób przez Unię niwelowane. Ta jedność Unii Europejskiej w odwoływaniu ambasadorów i taki krok, który pokazał, że ten wczoraj minister spraw zagranicznych w rozmowie z Moniką Olejnik mówił, że to w ciągu 2 godzin wszystkie decyzje zapadły. Może pani odsłonić kulisy tego, jak to się stało? To znaczy no, po takiej nocie dyplomatycznej otrzymanej z Mińska pan minister Sikorski złamał za telefon, wydzwaniał. Jakie to były kulisy tej sprawy, załatwienia? W dyplomacji oczywiście było wiele telefonów, wiele wymiany informacji. Ale akurat trwała Rada do Spraw Ogólnych w Brukseli i ta informacja została tam natychmiast przekazana, także do obrad. I w ciągu 2 godzin, także w takich wielostronnych gremiach unijnych, przy bardzo wielu kontaktów naszej dyplomacji w Brukseli, w Warszawie, zarówno na linii Polska-Bruksela w ramach Brukseli, jak i pewnych kontaktach pomiędzy krajami członkowskimi, to się udało zrobić. Ale tu trzeba zaznaczyć, że było zrozumienie, była gotowość, była wola polityczna. To nie był przedmiot jakiejś
dyskusji czy kontrowersji. To była jasność po stronie Unii, reagujemy solidarnie. I to jest bardzo dobra wiadomość. No jest taka deklaracja, a kiedy fizycznie ambasadorzy zaczną wyjeżdżać? Bo rozumiem, czy oprócz polskiego jeszcze ktoś wyjechał? Według mojej wiedzy do niedzieli wyjadą wszyscy. I kiedy wrócą? To jest bardzo ważne pytanie, ale to też nie jest pytanie, na które dzisiaj możemy jakoś w pełni z pewnością odpowiedzieć. Intencja jest taka, żeby te konsultacje nie trwały za długo, żeby akurat tego wymiaru konfliktu nie eskalować. Ambasadorzy unijni powinni wracać tak, jak wyjechali, w sposób skoordynowany. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, była gościem TOK FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.